Siemanko. Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale chciałbym wam pokazać mega fajną bibliotekę, która pozwoli wam łatwo zarządzać waszymi formularzami w aplikacjach React, którą tutaj możecie zobaczyć z prawej strony. Powstała ona około rok temu, sporo osób pracuje nad tą biblioteką. Do tego ma naprawdę super zrobioną dokumentację, w której znajdziecie tak naprawdę wiele różnych przykładów, nie tylko takich podstawowych, jak zrobić to -do listę, ale też jak poradzić sobie z nieco bardziej cięższymi rzeczami, takimi jak na przykład integrowanie się z już istniejącymi React komponentami, co tak naprawdę często jest właśnie największym problemem, że mamy już dosyć zaawansowane. Formularz i chcemy się po prostu podłączyć nie tylko z własnymi inputami, ale na przykład z inputami, które pochodzą z jakiejś konkretnej biblioteki, więc to oczywiście w React Hook Form też możecie łatwo zrobić. Druga rzecz, która bardzo mi się podoba w React Hook Form, to jest to, że ma on naprawdę fajną składnię. Za chwileczkę zrobimy sobie przykład tutaj z tym quizem, który zacząłem robić przy okazji live codingu. Tutaj mam taki formularz, w którym możemy sobie zagnieżdżać różne pytania, więc nie jest to jakiś mega zaawansowany formularz, ale też nie jest to trywialna rzecz i zobaczycie jak bardzo fajnie z użyciem React Hooks i z użyciem React Hook Forma możemy sobie obsłużyć taki formularz i jak możemy sobie w nim na przykład sprawdzać różne walidacje. No dobra, więc teraz możemy tak naprawdę zająć się już kodem tej naszej aplikacji. Mamy tutaj z prawej strony quiz. Quiz może mieć oczywiście nazwę oraz może mieć różne pytania i oczywiście pytań możemy mieć kilka, oraz każde pytanie może posiadać cztery odpowiedzi. Nie będziemy na razie tego tutaj komplikować dodatkowo, żeby pytanie mogło posiadać 4 albo 5, albo 6, albo jeszcze mniej odpowiedzi, to już jest dla Was zadanie domowe. Jeżeli chcecie sobie to zrobić, to możecie to zrobić. I tu generalnie jest zasada prosta. Jeżeli mamy odpowiedź, to później będziemy zliczać, jakby punkty, które zrobił, zarobił użytkownik rozwiązując ten quiz. Więc, na przykład, jeżeli odpowiedź jest prawidłowa, to możemy po prostu dać użytkownikowi jeden punkt i później zliczyć, ile punktów było do zebrania. Ale też możemy, na przykład, w sytuacji, gdy jakieś odpowiedź jest bardzo zła, no to możemy naliczać jakieś ujemne punkty. Oczywiście to już jest, nie będziemy się tym zajmować w dzisiejszym odcinku. Myślę, że to jest już kwestia obsługi tego quiz'a. To myślę, że to będzie w kolejnym live codingu albo w kolejnym materiale, który będę nagrywał na ten kanał. Więc tutaj mamy formularz. Widzicie, że on jest utworzony z użyciem zwykłego znacznika form. Tutaj w momencie, gdy przyciskamy submit, to mamy po prostu na razie wywoływaną Tutaj, tą funkcję, w której w zasadzie nic się nie dzieje, jest tylko jakiś tam console log. Tutaj wewnątrz ciała tego forma mamy już jakieś różne inputy. Ten input jest z wielkiej litery, ponieważ jest to komponent zaciągnięty z Material UI, więc mamy tutaj dzięki temu taki super fajny wygląd. Ale oczywiście, jakby możemy tutaj napisać też zwykłe inputy. To, żebyście się nie dziwili i nie pytali, dlaczego tutaj jest input z wielkiej litery jak na przykład form jest mały, to jest po prostu komponent zaciągnięty z um, materiału UI, y Później mamy tutaj iteracje po pytaniach, i teraz pytania, ważna rzecz, że one są tutaj przechowywane w takim tymczasowym stanie w tym komponencie, ponieważ chcemy sobie dodawać i usuwać pytania dynamicznie, więc je przechowujemy sobie po prostu w stanie. A później, jak już mamy tutaj te pytanka, no to sobie iterujemy po tych pytaniach i wyświetlamy sobie te rzeczy. Więc tu, pierwszym, jakby inputem w danym pytaniu, jest oczywiście pytanie, a później, mamy kolejną już zagnieżdżoną pętlę, w której wyświetlamy odpowiedzi na te pytania. I teraz tutaj ważna rzecz, żeby React Hook Form nam działał, no to oczywiście musimy sobie ponazywać różne te nasze pola. I tutaj jest bardzo fajna rzecz, która mega mi się podoba w React Hook Formie, to jest to, że możemy sobie zagnieżdżać te konkretne nazwy pól. Teraz, w sytuacji, gdy my mamy kilka różnych tutaj pytań, no to widzicie, że możemy sobie indeksować te pytania. I zaraz, jak podepniemy sobie już tego React Hook Format, to zobaczycie, że on tą nazwę inputa bardzo fajnie podłapuje i później zwraca nam obiekt z wszystkimi polami, które mamy tutaj, tak naprawdę wyszczególnione w formularzu. Więc sobie. Zaimportujemy tego useforma, ten hook, bo będziemy dzisiaj korzystać z hooków. Ja wcześniej oczywiście zainstalowałem sobie w systemie ten pakiet, i tutaj zaciągamy sobie funkcję useform, którą musimy użyć już później wewnątrz naszego komponentu funkcyjnego. I teraz tutaj zaciągniemy sobie z dokumentacji to. I jak widzicie mamy tutaj z tego useforma nam są zwracane trzy rzeczy. Jedna rzecz to jest funkcja handle submit, którą oczywiście będziemy używać w momencie gdy nasz formularz zostanie zatwierdzony. Druga rzecz to jest bardzo ważna funkcja Register, którą musimy podawać do REFA danego pola, które mamy w formularzu oraz mamy zbiór błędów w sytuacji, gdy robimy walidację to ten obiekt zostanie uzupełniony o jakby błędy, które znajdują się w naszym formularzu po zatwierdzeniu. Więc na początek może sobie zrobimy po prostu tego inputa title, więc zrobimy sobie go w taki sposób, że go po prostu zarejestrujemy normalnie gdy macie po prostu inputa takiego zwykłego html nie żaden komponent, no to po prostu po prostu podajecie sobie refa. Natomiast tutaj ja mam przez to, że używam komponentu z Material UI, to tutaj jest input ref. Trochę inaczej się to nazywa, bo oczywiście Material UI musi to pod spodem sobie jakby ogarnąć. No i tutaj możemy sobie odpalić po prostu funkcję register. Do funkcji register możemy przekazać różne jakby parametry w sytuacji, gdy chcemy sobie walidować to pole, czyli na przykład jeżeli mamy pole nazwa, to tutaj możemy sobie przekazać na przykład, że to pole jest wymagane, oczywiście w sytuacji, gdy chcemy, żeby było wymagane i to a walidacja w momencie, gdy ktoś zatwierdzi formularz, to zostanie sprawdzona. Na razie nie będę jednak tego jakoś tutaj e, zaciemniał za bardzo, po prostu zrobimy sobie Register i zobaczymy, co się stanie w momencie, gdy zaraz sobie zatwierdzimy ten nasz formularz. Pozostałe pola na razie zostawię. No i co? No i tutaj mamy utwórz quiz, to jest też przycisk z material UI, który nam submituje ten formularz. I teraz musimy odrobinę zmienić ten handler on submit tak, żeby on nam wywoływał tutaj funkcję handleSubmit, którą nam zwraca useForm, a tutaj przekazujemy jakby referencję do naszej funkcji, gdzie będziemy obsługiwać już zatwierdzony formularz. Czyli tutaj po prostu zaciągniemy sobie z dokumentacji bezpośrednio tą funkcję i zobaczymy teraz, co się stanie w momencie, gdy napiszemy tutaj na przykład... React, zarządzanie stanem, utwórz quiz i widzicie, że wpadło nam to tutaj do funkcji onSubmit i mamy tutaj przypisaną pierwszą wartość, którą wpisaliśmy w tym polu, dlatego że to pole nazywa się Title. I teraz mamy kolejno, kolejne inne pola tutaj w tym formularzu, które oczywiście nie zostały zarejestrowane, więc nie zostały one zwrócone. I teraz na przykład tutaj mamy pole, które się nazywa Question, i tutaj mamy indeks danego pytania, ponieważ to jest tablica, po której iterujemy i tutaj jakby w pierwszy ten iterator, no to to jest question, a drugi, no to to jest tak naprawdę indeks. Jeżeli nie wiesz, jak działa funkcja map, to zachęcam do udania się na stronę Mozilla Foundation. Tam macie po polsku fajne artykuły z fajnymi przykładami, jak działają te wszystkie mapy. W każdym razie teraz musicie mi wierzyć na słowo, że Q, no to to jest po prostu indeks. I teraz mamy nazwę, po której indeksujemy sobie question, na przykład 0.content, czyli to będzie zawartość tego pola pierwszego wpisanego do Pierwszego pytania. Oczywiście to samo danie nazwy w, w żadnym wypadku nam nie wystarcza. Musimy tutaj e, zrobić nic innego, jak po prostu sobie przypisać e, ten input ref. I zrobię teraz input ref dla każdego innego pola, które tutaj mam w tym moim pięknym e, kodzie. I teraz widzicie, że jak damy na przykład tytuł tego quizu, na przykład Redux Quiz, pytanie pierwsze, co to jest, czy lubisz Redux? Tak, raczej nie. Wiem, że ten quiz nie postarałem się za bardzo. Dodamy kolejne pytanie, co to jest Redux Toolkit? Nie wiem. I teraz na przykład, jeżeli damy utwórz quiz, to widzicie, że mamy tutaj dostajemy bardzo ładny obiekt, w którym mamy tytuł tego quizu, mamy dwa pytania. Pierwsze pytanie ma, pytanie, pytanie ma treść pytania, czy lubisz Redux? I później tutaj mamy określone już odpowiedzi i oczywiście w zależności od tego, bo tutaj też sobie podpięliśmy number, też możemy sobie zmieniać na przykład liczbę punktów. I tu oczywiście też nam to od razu zostanie zwrócone. Widzicie, że bardzo proste jest wrzucanie samych jakby pól do tego obiektu. Tak naprawdę wystarczyło tylko i wyłącznie zaimportować tego hooka. Później trzeba było nazwać odpowiednio pola i przekazać ref, czyli tak naprawdę jest to bardzo, bardzo mało rzeczy do wykonania. Nie ma tutaj jakiś brzydkich render propsów, jakiś higher order components. Po prostu mamy bardzo ładny hook które możemy sobie tutaj w paru linijkach napisać. Oczywiście wiem, że nie każdy lubi hooki, ale nie każdy musi je lubić. Więc e, ja na przykład je bardzo lubię, dlatego nagrałem na ten temat odcinek i jeżeli ktoś też korzysta z hooków, to myślę, że ten odcinek przynajmniej dla takich początkujących osób będzie w miarę przydatny. No to teraz zróbmy sobie prostą walidację i tutaj sobie przekażemy na przykład required i tu będzie required e, na przykład true. I teraz wylistujemy sobie w tym miejscu na przykład, co się dzieje w ogóle z tymi naszymi błędami. I teraz, jeżeli po prostu przycisnę utwórz quiz, to widzicie że w miejscu w 58. linijce mamy zwrócony błąd i teraz błąd został zwrócony. Wiemy po prostu jaka jest nazwa tego pola. Pole się nazywa title. Typ jakby walidacji, jaki został złamany to jest required. Oczywiście możemy tutaj przekazać też jakiś message i mamy tutaj jakiś ref, więc też możemy zareagować na to i na przykład wyświetlić tutaj sobie błędy w Danym polu. Więc takie najprostsze wyświetlenie błędów to możemy sobie tutaj po prostu napisać jakiś tam paragraf, pole wymagane i na przykład w zależności od tego czy błąd istnieje, możemy wyświetlić to pole na przykład w taki sposób, że zrobimy errors i na przykład tak sobie to wyświetlimy. Oczywiście chcemy style Tutaj drobna literówka. No i oczywiście, e, jakby widzicie, że w momencie, gdy przyciskamy ten przycisk, no to jakby nie jest wykonywana nasza funkcja submit, więc dodatkowo w funkcji submit nie musimy już w żaden sposób sprawdzać, czy te błędy istnieją, czy nie. E, po prostu, jeżeli jakiś e, register, jakiś, e, jakieś pole jest wymagane, albo na przykład jest, możemy też tutaj sprawdzić sobie wyrażeniem regularnym dane pole. Jeżeli, możemy też oczywiście podać message. E, tutaj też możemy sobie na przykład podpiąć jakąś zewnętrzną bibliotekę do zarządzania w ogóle innymi językami, wyświetlać język w zależności od polskiego czy angielskiego. Więc tak naprawdę widzicie, że sporo tutaj rzeczy można skustomizować i bardzo. Prosto możemy to zrobić. Więc ee... To tyle, co chciałem wam dzisiaj pokazać, taki szybki filmik, bo po prostu ta biblioteka tak mi się spodobała, że stwierdziłem, że muszę przed weekendem nagrać filmik i wrzucić wam go na kanał. Dajcie znać, czy tego typu materiały są dla was pomocne, czy są dla was po prostu zbyt aż proste, bo wystarczy wejść przecież do dokumentacji, przeczytać sobie i samemu to zrobić. Oczywiście zrozumiem tego typu komentarze. Zapraszam do śledzenia kanału i myślę, że w przyszłym tygodniu widzimy się na kolejnym live codingu. To wszystko. Wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dziękuję, trzymajcie się. Cześć!